Witam serdecznie wszystkich miłośników kanału Tajemity. Wiadomo już z poprzednich odcinków, że Roswell i upadek UFO odegrały w projekcie Serpo niebagatelną rolę. Do katastrofy UFO w Roswell doszło 2 lipca 1947 roku. Nie używano celowo słowa upadek, katastrofa czy też rozbicie, ale podsunięto mediom w sumie mało energetyczne słowo, które brzmiało incydent. Wiadomo, że rozbity dysk pochodził z Zeta Reticuli, co przekazał ludziom jeden ocalały z katastrofy Eben. Wiemy, że wojsko pozwoliło kontaktować się Ebenowi z rodzinną planetą. Nie wiadomo, co przekazywał swoim ocalały kosmita, ale można snuć domysły, kiedy okazało się, że w niedługim czasie po Roswell nastąpił drugi upadek latającego spotka również z Zeta Reticuli. Upadek tym razem miał miejsce w roku 1948, a dokładnie 25 marca na pustyni Aztek w Nowym Meksyku. Co dziwne, było to 9 miesięcy po katastrofie w Roswell, czyli tyle, ile się leci z Ziemi do Zeta Reticuli. Tak więc nasuwa się tutaj przypuszczenie, iż z rodzimej planety Ebena wysłano misję ratunkową, która dziwnym zrządzeniem losu podzieliła sprawę pierwszej wyprawy. Można się zastanawiać, czy były to upadki powiązane z nagłymi usterkami w statkach kosmicznych, czy też działanie innych istot niż ludzkie, które też mieszkają na Ziemi lub głęboko w Ziemi. Przecież do tej pory mówi się o śnieżnych kotłach w Jakucji, które stanowią nadal działający jakiś prastary system obrony Ziemi przed meteorytami, asteroidami lub też obcymi cywilizacjami. Działanie takiego systemu zostało uchwycone i wypatrzone przez ludzi na filmie pokazującym rozpad meteorytu z Czelabińska, który nastąpił wskutek uderzenia w niego jakiegoś obiektu lecącego z zawrotną prędkością. Można tutaj spekulować i tworzyć kolejne niesamowite historie, ale przejdźmy do samego faktu upadku latającego spotka na pustyni w Nowym Meksyku. Według oryginalnego źródła, jaką jest relacja Franka Scaliego, który sam jest w sumie kontrowersyjną postacią w społeczności UFO, przypuszcza się, że relacja miała miejsce mniej niż rok po bardziej znanej katastrofie w Roswell, która do tej pory uznawana jest przez zatrudnionych przez rząd naukowców jako mistyfikacja. Sam Scali jest uważany za wystarczająco wiarygodnego, jednak zaczęły krążyć plotki, że niektóre z jego źródeł celowo karmiły go dezinformacją i jawnymi kłamstwami dotyczącymi rzekomych relacji o UFO, aby wsadzić go na przysłowiową minę i zdyskredytować jego osobę. Jeśli to oskarżenie jest prawdziwe, to należy zapytać, dlaczego ktokolwiek chciał dyskredytacji w środowisku samego sama Scaliego. Taki ruch prawdopodobnie zostałby podjęty tylko przez osobę, która indywidualnie lub zbiorowo czuła się zagrożona. Wielu badaczy UFO na przestrzeni dziesięcioleci stało na stanowisku, że relacje Franka Scaliego, choć nie mogą być traktowane jako fakt bez dalszych badań, również nie mogą zostać odrzucone. W wywiadzie pod koniec lat 70. żona Scaliego opowiedziała część rozmowy, której była świadkiem między swoim mężem a byłym szefem niesławnej błękitnej księgi projektu, kapitanem Edwardem Rappeltem, który oświadczył Scaliemu: spośród wszystkich opublikowanych książek o latających spotkach, to twoja książka przyprawiła nas o największy ból głowy, ponieważ była najbliższa prawdy. Jednak w 2015 roku Scott i Susan Ramsey wraz z doktorem Frankiem Tayerem wydali książkę Incydent UFO w Aztekach, w której argumentowali, że chodzi o coś więcej niż tylko fabrykację lub dezinformację. W ramach dowodów przedstawili obecnie odtajnione dokumenty, a także niewielką liczbę świadków, którzy rozmawiali bezpośrednio z autorami. 25 marca 1948 roku płonący, wymykający się spod kontroli, nieznany obiekt wyleciał z nieba i uderzył w piaski pustyni Azteków w Aztek w Nowym Meksyku. Sam pojazd miał kształt dysku i wydawał się być szeregiem metalowych pierścieni, które obracały się wokół centralnej kabiny i był wykonany z materiału, który był tak lekki jak aluminium i najwyraźniej mocniejszy niż cokolwiek znane było człowiekowi, jak atestowane narzędzia tnące z końcówkami diamentowymi. Nie było żadnych szwów ani zatrzasków. Cała strona zewnętrzna była jakby wykonana z jednego kawałku materiału.
Wojsko Stanów Zjednoczonych zabezpieczyło cały obszar i zdołało uzyskać dostęp do statku oraz do załogi z powodu pęknięcia w iluminatorze. Następnie spędzili 2 tygodnie na systematycznym usuwaniu szczątków statku kosmicznego z innego świata z otwartych piaszczystych równin i przetransportowania ich do najbliższej bazy wojskowej w okolicach. Być może nawet bardziej niezwykły niż sam rozmiar statku kosmicznego był obraz 16 ciał obcych, które odkryto wewnątrz uszkodzonego pojazdu. Większość raportów stwierdza, że nikt nie przeżył i wszystkie ciała były w zasadzie nienaruszone. To były doskonałe okazy do badań dla naukowców. Poza tym, gdy pojawili się przyszli świadkowie, żywa obca istota, która ocalała, była już w ściśle tajnym ośrodku badawczym w USA. Jeden z ratowników, którzy przybyli na miejsce, mówił, że widział ogromny 30-metrowy talerz otoczony płomieniami. Kiedy udało się zgasić ogień, oczom ratowników ukazał się dyskoidalny obiekt, który jakby składał się z mniejszych dysków schodzących się w centralnej części pojazdu. Wojskowi ostrzegali ratowników i 2 przybyłych policjantów, że sprawa dotyczy bezpieczeństwa narodowego i dlatego to zdarzenie powinno zostać sklasyfikowane jako ściśle tajne. Kazano im nie rozmawiać o tym, co widzieli. Później pojawiły się nawet pogłoski, że świadkom grożono. Informacja mówi, że statek oraz ciała kosmitów przewieziono do najbliższej bazy wojskowej do Los Alamos w celu przeprowadzenia badań i eksperymentów na pozaziemskich gościach. Sam statek kosmiczny przewieziono do bazy lotniczej Wright-Patterson, gdzie znajdował się wrak z incydentu w Roswell. Teraz były tam już 2 latające dyski wraz z żywym ebenem. Zastanawiające jest to, że w opisach Eben tak ochoczo tłumaczył zespołowi naukowców zasady działania napędu i bloku sterowania. Może to zasłona na wyciągnięcie zeznań w jakiś niecodzienny sposób, choćby przez jakieś bardziej specjalne tortury, niekoniecznie fizyczne. Świadkowie opisywali martwych przybyszy z kosmosu jako humanoidy o wysokości 91 do 110 cm, wadze do 18 kg i szarej skórze. W temacie Aztek wojsko milczało jak zaklęte. Odmówiło jakiegokolwiek komentarza i nie przedstawiło żadnych wersji tego, co się stało. Dosyć zaskakującą ciekawostką związaną z tym zdarzeniem było pewne zdarzenie na początku lat 50. W Azteku pojawili się Silas Newton i Leo Gibower. Próbowali sprzedać miejscowym niezwykłe urządzenia, które podobno same znajdowały ropę, gaz i złoto. Aż strach pomyśleć, ilu ludzi jest naiwnych. Mężczyźni twierdzili, że urządzenia te zostały stworzone w oparciu o technologię kosmitów, która została pozyskana z rozbitego statku kosmicznego w Aztek. Jednak analiza urządzeń wykazała, że są one wykonane z aluminium, a mężczyźni to sprytna para oszustów. Wśród ich ofiar był nawet milioner Herman Flender, który później domagał się wysokiego odszkodowania. Mężczyzn skazano za oszustwo w 1953 roku. Ale wróćmy do zdarzenia w Aztek. Ten incydent sprawił, że wielu ludzi myślało, że sama historia upadku statku kosmicznego i śmierci nowo przybyłych to kolejna fikcja lub jakaś nowonarodzona lokalna legenda. Jednak trudno jest odrzucić zeznania świadków oraz historie opowiedziane kilkadziesiąt lat później przez osoby, które brały udział w ekipie ratowniczej i na własne oczy widzieli latający 30-metrowy dysk. Trudno tutaj posądzić wszystkich o zmyślanie, włącznie z tymi ludźmi z Roswell. Wielu ufologów uważa, że obcy statek został zestrzelony przez wojsko, a następnie szybko oczyszczono miejsce dowodów, w tym porwanie martwych ciał obcych. Tutaj można się odnieść do jednego ze świadków, który nie podaje swojego nazwiska ze względu na zagrożenie ze strony wojska, jak twierdzi. Źródło podało, że naukowcy z bazy wojskowej Wright-Patterson naprawili UFO i przestudiowali technologię obcych. UFO było zdolne po pewnym czasie do odbywania lotów. Okazało się, że kadłub statku był jedną wielką konstrukcją bez śladów spoin lub innego rodzaju połączenia, śruby, nity i tym podobne. Ponadto stwierdzono, że nawigacja działa w oparciu o pole magnetyczne, ponieważ konstrukcja statku obejmowała metalowe pierścienie obracające się wokół centralnego kadłuba. Te i inne elementy budowy prawdopodobnie potwierdził zatrzymany Eben.
Scott i Susan Ramsey, którzy opublikowali książkę w 2012 roku, są również zainteresowani tą sprawą. Scott powiedział, że wiele osób na miejscu chętnie udziela informacji o wydarzeniu z 1948 roku. Jednym ze źródeł, które zawiera kilka takich interesujących punktów tej historii, jest dżentelmen określany przez badaczy UFO Glena Campbella jako Alfred. Według Campbella, Alfred pracował jako fotograf techniczny w bazie testów jądrowych w Nevadzie na początku lat 60. Mówiąc dokładniej, ściśle współpracował przez przedział z niemieckim fizykiem Otto Krause, który sam był kontrowersyjną postacią, biorąc pod uwagę jego wjazd do Stanów Zjednoczonych w ramach operacji Paperclip po zakończeniu II wojny światowej. Rząd USA doskonale zdawał sobie sprawę, który z niemieckich naukowców miał tatuaż SS pod pachą. Nie były to wróbelki, tylko jastrzębie niemieckiej nauki na służbie USA w zamian za ochronę i niczym niezmącone życie. Proces w Norymberdze skupił się na obozach zagłady i nic nieznaczących kozłach ofiarnych lub tych, co byli przeżarci ideologią faszystowską do szpiku kości. Tymczasem naukowcy w wysokich stopniach SS, niejednokrotnie odpowiedzialni za śmierć tysięcy ludzi, przemycani byli do USA. Takim przemyconym oficerem był jeden z wielu, Otto Krause. Według Alfreda Krause nie tylko znał kilka odzyskanych tajnych statków obcych, ale rozmawiał o tym bezpośrednio z nim. Badacz UFO Timothy Good napisał o rozmowie Alfreda Krause w swojej książce Wokół ściśle tajnych projektów. W rozmowie ze wspomnianym badaczem Campbellem Alfred stwierdził, że mówiąc o obserwacjach UFO, Krause powiedział mu: jeden rozbił się w Roswell, a drugi w Aztek. Powiedział, że oba zostały przewiezione do Białych Piasków i tam umieszczone w hangarze. Jeden z obcych, których nigdy nie widział, przeżył. Rozmawiał z ludźmi, którzy widzieli ciała i najwyraźniej jeden z nich podobno został zabrany do strefy 51. Alfred dokładnie omówił szczegóły, którymi podzielił się z nim Krause na temat technologii. Good w samej książce napisał o rozmowie. Otto powiedział, że zajęło im dużo czasu, zanim zrozumieli, jak to działa. To była tajna część UFO, mechanizm, który je napędzał. To było bardziej tajne niż bomba atomowa. Po tych słowach można wnioskować, że technologia napędu UFO została przez Amerykanów rozpracowana. Alfred stwierdził dalej, choć nie w szczegółach, że napęd samych statków był oparty na zasadach magnetycznych oraz przyciągania magnetycznego planety, a co za tym idzie całego wszechświata, który funkcjonuje na zasadzie przeciwieństw, które wytwarzają nieograniczone źródła energii możliwe do pozyskania w próżni kosmicznej. To twierdzenie, że napęd UFO jest prawdziwym, sklasyfikowanym aspektem tego zjawiska, ma pewien sens, zwłaszcza gdy wydaje się, że obraca się wokół zasad darmowej energii poprzez czerpanie z energii, która przenika cały wszechświat. O tym często wspominał Nikola Tesla o dostępie do nieograniczonych źródeł energii w kosmosie. Kiedy weźmie się pod uwagę, że napęd UFO jest sklasyfikowany jako wyższy niż bomba wodorowa w połączeniu z substancją ropą, która znajduje się obecnie w centrum ogromnej większości transportu na Ziemi, spisek zaczyna skręcać w nieco ciemniejsze strony tej sprawy. W rzeczywistości ropa naftowa i takie rzeczy jak petrodolar i jego daleko sięgający wpływ często można znaleźć w tle wielu pozornie niezwiązanych ze sobą wydarzeń. Istnieją nawet twierdzenia anonimowego demaskatora, że większość technologii, która dostała się w ręce Amerykanów, była wynikiem porozumień handlowych z obcymi cywilizacjami, w ramach których wydobywany na przykład bor był wymieniany na wysoce zaawansowaną technologię. Jak twierdzi anonimowy demaskator, taką umowę zawarto z rządem Stanów Zjednoczonych, a może bardziej właściwie z rządem satelickim, już w latach 50. XX wieku. Być może bardziej przerażające było to, że według różnych twierdzeń i źródeł dalsza część tej umowy dotyczyła informacji zrozumienia i dostępu do rasy ludzkiej. Istnieje argument, że gdyby ta technologia była dostępna dla wszystkich, spowodowałaby całkowite zakłócenie rynków, co miałoby daleko idące konsekwencje finansowe, szczególnie dla tych, którzy już dzisiaj posiadają wszystkie karty finansowe.
Kiedy patrzy się na absolutną eksplozję technologii, która miała miejsce w drugiej połowie XX wieku, rewolucję zaawansowanych technologii high-tech, która jest bezprecedensowa w swoim tempie postępu, nie jest to aż tak trudne do zrozumienia, że coś niezwykłego było podstawą tego postępu. Sceptycy nadal uważają tę historię za fikcję, a Sally Ramsey oraz inni poszukiwacze UFO, którzy zbierają informacje od prawie 20 lat, są nazywani oszustami. Dosyć to dziwne i niezrozumiałe dla ludzi trzeźwo myślących, nie dających się sobą manipulować. Z jednej strony FBI i CIA upublicznia 13 milionów dokumentów o UFO, a z drugiej strony ludzie, którzy są świadkami takich wydarzeń, często nazywa się oszustami. Oczywiście w krajach, gdzie społeczeństwo jest w miarę intelektualnie rozwinięte. Media głównego nurtu twierdzą, że popularność takich ludzi składa się na karb spekulacji na temat kosmitów. Być może w tym coś jest, ponieważ historia UFO pozwoliła miastu Aztek stać się atrakcyjnym miejscem dla turystów. Jednak w 2011 roku pewien zatwardziały poszukiwacz UFO i publicysta Gordon Wells zdecydował się zanurzyć w owe kilkanaście milionów odtajnionych dokumentów. Po roku czasu wertowania, segregowania i spisywania tych dokumentów natrafił na raport FBI, w którym wspomniano o pewnym incydencie w Nowym Meksyku w 1948 roku. W dokumencie donoszono o pożarze i wypadku jakiegoś latającego urządzenia, które rozbiło się w okolicach Aztek, ale nic nie napisano o kosmitach. Jak widać, trwa tutaj pewnego rodzaju przepychanka między świadkami i tymi, którzy nie dopuszczają nawet myśli o tym, że Ziemia może być odwiedzana przez inne cywilizacje z kosmosu. Zatwardziałość takich ludzi jest tak mocna, że nawet gdyby faktycznie zostali porwani przez UFO i robiono by na nich doświadczenia i specjalnie zostawiono pamięć o nich, twierdziliby, że to zły sen. Mimo wszystko, wielkie ujawnienie trwa i systematycznie co jakiś czas pojawiają się przed oczami opinii publicznej historie, które wydają się rodem z science fiction, a jednak są prawdziwe. Instytucje robią swoje, ujawniają, a to, czy opinia publiczna potraktuje to jako prawdę, należy tylko do tego, jak do tematu podejdą ludzie.